O ilość samodzielnie zagospodarowanych odpadów biodegradowalnych pyta Suwałczan w ankiecie Miejscowy Ratusz. Trafia ona do mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie tej części swoich śmieci we własnym zakresie, we własnych kompostownikach. To żadna forma kontroli czy rozliczenia. Bioodpady wykazywane przez Suwałczan zostaną uwzględnione w danych służących do obliczenia osiąganego w mieście poziomu recyklingu. To może znacząco poprawić wskaźniki, jakie obowiązany jest osiągnąć samorząd. Ankieta jest prosta. Wymaga podania swoich danych, imienia, nazwiska i adresu posesji oraz kilku informacji dotyczących samych odpadów i posiadanego kompostownika. Między innymi wskazać należy jego pojemność, a także wskazać szacunkową masę odpadów kuchennych, oddzielnie zielonych, pochodzących z ogrodu oraz liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Według zawartej w ankiecie definicji, bioodpady to skoszona trawa, kwiaty, chwasty, liście, igliwie, gałęzie krzaków i żywopłotów, kora, a także resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki, odpady z warzyw i owoców, skorupki jaj czy fusy z kawy i herbaty. Ankietę należy wypełnić i przekazać do Urzędu Miejskiego w formie papierowej lub elektronicznej do 2 lutego. Adres elektroniczny widać na dole ekranu, ale dostępny jest również na stronie ratusza w komunikacie dotyczącym tej sprawy.